Dzień dobry, witamy się z Wami kolejnego dnia pobytu w Portugalii. Ruszyliśmy z Fatimy, teraz jedziemy, nie wiem gdzie, gdzieś jedziemy przed siebie, 200 km. Chcieliśmy zakupić bilet z możliwością podróży autostradami. Niestety dla zagranicznych samochodów jest to utrudnione, ponieważ jest aplikacja, ale tylko na portugalskich tablicach rejestracyjnych. My mamy na polski. Można wjechać i zapłacić za 48 godzin, ale to niestety już nas nie będzie w Portugalii i nie będziemy się wracać, żeby zapłacić na poczcie i w jakichś tam wyznaczonych sklepach. Więc jedziemy przez wioski. Pogoda dzisiaj jest fajna, mamy 18 stopni. Mam ból mięśnia, więc nie umiem się obracać, podziwiać widoków. Siedzę nieruchomo. No i zobaczymy. Pokażę Wam widoczki, jakie mamy za oknem. Patrzcie, to jest w ogóle wyjście z domu na ulicę. Nie chciałabym tak mieszkać. Chciałabym wychodzić z domu i zaraz znajdować się na ulicy. Oni to obcinają i później wytwarzają z tego korek. Ale śmieszne jest to, że ta drzewa rośnie kakao. Kakao? Tak. Ciekawe to jest, nie? Nie? No nie, bo jakbyś zatonęła, to byś teraz ze mną tu nie gadała. Ale to byś nie żyła. Mała to mogłabym zatonąć. No jakbyś zatonęła, to byś tu już nie była. Byś już nie żyła. Wiedział, kto był pod wodą. Co? Wiedział, kto był pod wodą. Tata był pod wodą? No. Tak? Kiedy? Jak babci jajeczki w basenie. A, ale tam było płytko i to na chwilę tylko był pod wodą. Dzisiaj jedziemy kąpielem. Zobaczcie sobie drzwi, jak są, no, takie są białe. To są otwarte czy zamknięte? A ja zamknę. Ty je zamknęłaś? No. Zobaczymy, co tu widać za oknem. A. Hej, hejo. Witamy w nowym vlogu o stoków Lego. Nie mówimy w nowym vlogu. Patrzcie, kaktusy. Kościółek. Jesteśmy w mieście Évora. A wiecie, że tu jest zwiedzamy miasto. Jesteśmy w starej części. Stara część miasta jest obtoczona takimi murami. Nie można sobie pooglądać. Ale to jest ładne. Na dole tu jest wieżyczka. Taka wieżyczka, do której możemy sobie też wejść i zobaczyć, co jest w środku. No. To jest fajne. Wy nie widzicie, co wszyscy trąbią.
Tu jest taki park. Ładny. Można sobie usiąść. No tutaj chciałby się powiedzieć wiosna w pełni. Raczej jeszcze lato. Ładnie kwitnie. No w Polsce tak? Takie malutkie. Bo one chyba jedynie w doniczkach są, nie? I mamy takie ławeczki z kafeleczkami. Można sobie usiąść. Znaleźliśmy pawie. O, ale schody pięknie. Do góry. Na basztę. Pozostałości. O, tu jest do picia. Co? Helena! Helena! Ale ładnie to odnowili. Patrz, tu jest scena dla zespołu. No, naprawdę ładnie. No, tam zespół pewnie siada u góry i gra. No też nie wchodzi. Inne kaczuszki niż u nas, nie? To jest star, ale tam bym nie chciała wchodzić. Widać, że bardzo zadbane miasto. Budynki są odnawiane. Niektóre gdzieś tam są historyczne. Bardzo ładnie. Polecam, aby się wybrać, zobaczyć. Kolejne miejsce na to, że mogła być kawiarnia, że można było rozstawić stoliki i usiąść na kawę, na chwilę rozmowy ze znajomymi. Pamiętam z pierwszej wizyty, że takie podwóreczka, takie ryneczki małe pośród miasta były pełne. Pełne ludzi, którzy siedzieli, gadali, gwar. Na takich schodach to też było pełno. Może za kilka godzin będzie tutaj dużo więcej osób, a może to COVID spowodował, że jednak Portugalczycy są w domu. I tak wygląda centrum. Tak nam się wydaje.
Portugalczycy siedzą na kawie, na piwie, na winie i rozmawiają ze swoimi znajomymi. I mamy też palmy. Znaleźliśmy na samym środku, pomiędzy dwoma jezdniami sobie rosną. Słoneczko nam już zachodzi. Moim zdaniem dzisiaj był jeden z fajniejszych dni. Tu mamy winorośle. Tam jest to miasteczko, w którym byliśmy. Więc go żegnamy. I jedziemy dalej. Drzewa oliwkowe. Po prawej będzie lotnisko. I po prawej będzie lotnisko. I tu widać samoloty. Jakiś stary. W ogóle znowu mamy połacie takie duże hektary pól uprawnych. Tu są choiny. Całkowicie inne ukształtowanie niż w okolicach Fatimy. Tak. Ale tam znowu widać góry, pasma gór, takich dość wysokich.